Jak on w ogóle może? Jak on śmieć? Śmieć. Ej, pamiętaj, że jak film ci się spodoba, zostaw łapę, suba i wpadnij na G2 z linku podanego w opisie pod filmem, okej? Okay? Dzięki. Mam teraz super samochody, są prawdziwe RPG, także proszę tak, tutaj... i super samochody. I super samochody i proszę tutaj się pamiętać, że to jest prawdziwe RPG. Ola, to do siebie. Wiem. Nie trzeba mi to mówić. Czekaj, my mamy gdzie zjazd. A tu. Środeczkiem, zapiszemy. Środeczkiem, pa, tutaj masz jeszcze, o, takie coś. No nie, no będzie bowling, będzie... grybyłem ostatnio w ogóle na kręglach. Na kręglach byłeś? Tak, byłem na kręglach ostatnio. Powiem, że... A gdzie, w którym mieście? W Krakowie. Była część urodzin, można powiedzieć. W sensie, o, jedzie. Idę. Jedzie. On jedzie. O kurze, pieczone. Nie udało mi się. Nice, No, kurde, debele, mole. No, opowiadaj. Byłem na bowlingu. I szczerze, jakby ja wszedłem tam, wiesz, z taką głową typu, nie no, wypierdolę się na tym, jakby na 1000%. Jakby to jest niemalże pewne. Co ty, Ola, robisz? Ty tylko na górę patrzysz, oni tu mają zjazd po prostu. A nie, on tu jedzie może! Właśnie tu... jest, ale przepraszam, Ola, Można. Przepraszam, Ola, ma... Ale się bardzi tutaj, no już! Sorry, to faktycznie myślałem, że się nie da, sorry, Ola, zwracam honor. No, to sobie teraz chwilę poczekam. A, liczyłem, że serio jeszcze tak przeciągniesz, nie patrz w ogóle tam, co tam. Nie, ale ja to powiedziałem, ale patrzyłem się cały czas, wiesz, I'm thinking. No dobra, i opowiadaj historię. I wiesz, myślałem, że faktycznie gdzieś tam coś sobie zrobi, jakąś krzywdę czy coś, ale to był drugi raz w moim życiu na kręglach i w sumie było fajnie. Ja bym sobie chętnie poszedł na kręgle kiedyś, tylko do tego trzeba osób mieć do grania. No ta. Trzeba, no to tak, jakby z randomami nie ma co, jakby... O, już unik! O! Wjechałem w nią! Jak ona żyje! Nie wjechałem. Nawet mi nie zadałeś, akurat. Nawet nic nie zadałeś, no. A. No dobra. No trzeba było sobie... Rozumiem waszą perspektywę. Technikę sobie gdzieś tam jakąś rzucenia, taką najlepszą pod ciebie, bo serio, jakby to jest tak, że wiesz, możesz zajebiście, wiesz, taką jakąś gracją tu rzucać, wiesz, na kolano. Ja tak próbowałem na początku, nie? Ale potem jak zobaczyłem, że ludzie po prostu, wiesz, ciskają tą kulą tak, że po prostu zbijesz. Po prostu wystarczy takie... cisnąć kulą. Tak, ale nie, w taki sposób, wiesz, bo jak, wiesz, no starałem się robić to, wiesz, tak na filmach pokazane było, że tak, wiesz, jakoś tak tą kulę przed siebie, potem, wiesz, tak jakby pchają to jakoś, wiesz, na kolano lądują, nie? I za każdym razem mi wypadało to, nie? Ale potem jak tak sobie słyszałem jakąś technikę, że po prostu najcięższa kula po prostu poszło, jakby na wprost poleciała. Nice! To na kręgle jakieś? Kręgle. Się zgadać? Możemy. Jakby się właśnie zgadać więcej osób, ja jedyną rzeczą, jaką mam do kręgli, to, że zakładasz buty po kimś, jakby dla mnie... No, rozumiem. No musisz, chyba że masz swoje, nie? A oni się nie wpuszczą chyba ze swoimi, nie? Więc Ola, poczekaj właśnie, więc no to jest jedyne dla mnie takie... podwójne skarpetki i zakładasz. Nie no, ja w głowie... O Boże, Żola. Ja w głowie mam... No, nie no, oni na pewno dezynfekują, nie? No na pewno. No na pewno. Oj. Jeden sprzątnięty. Oj. Miałeś bardzo dobrze w takim razie i miejmy nadzieję, że teraz też bardzo dobrze uda się pojechać i sprzątnąć. I ogólnie zdrowia dla Syla życzymy, bo Sylwester jest chory dzisiaj bardzo. Sylo zawsze nadzieję, był że... chory, tylko nikt mnie nie słuchał. Nikt mnie nie słuchał. Żeby wcześniej był chory na głowę. Nikt mnie nie słuchał. No i macie teraz. Ale nie taka choroba akurat, nie, że partnie o to chodzi. Chodzi o chorobę. Chorobę. Jak się zapytałem Syla, a co się stało, to on, to znaczy? No chory przecież jestem. Tak zapytałem, no okej, ale ty nie wiem, jakiś wirusem, nie wiem, w pracy byłeś, się zaraziłeś, nie wiem, chorzy byli ludzie, przeziębiłeś się, nie, no chory jestem. On po prostu jest chory i tyle, no. Jo! No kurczę, pieczone! Ale miałeś farta, że ty pojechałeś do góry, stary! Gdzie ja ten wylądowałem? Ajajaj! On
no. Spróbować warto było. Ale cię ładnie z tej perspektywy. Ładnie cię wymierzyłem. Wymierzenie to znaczy poczekałeś aż wyląduje. Zesram się. Nie, jakby wiesz, jakby tam gdzie idealnie uderzyłeś, tam była moja rakietka. A, okej, okay, no to świetna rakietka, to idealna w takim razie wręcz przeparcie, naprawdę. Cieszymy super, że udało ci się tak to wyliczyć, niczym na maturze z matematyki, z której poszło ci bardzo dobrze. Więc miejmy nadzieję, że właśnie tak było. A co do matur, to już niedługo. Oj tak. Już niedługo, niektórzy. A, bo tutaj maturzyści tutaj. A, niektórzy maturzyści tutaj. Ja byłem w waszym wieku. Kiedy to było, ty? Uważaj, no zrobiłem to samo dokładnie, Avol. Oj. Ty chyba jesteś niepoważny, że to się nie zabiło. On już zdążył odjechać po prostu. Także uważaj tutaj jeszcze na rakietki, leci tak jakaś sobie. Nie sobie leży to moje ciało w ogóle. A, tak nie, zabawnie nie. Sobie leży, no. Ale zabawnie. Tak o. No, tak się robi. Tak się robi. I tak jeszcze rowerek robi tam, tak nogami. Jeździ. Dokładnie. No chory, no. I tak jeszcze wymachuje rękami. I podśpiewuje przy okazji pod nosem. Trzymaj kluski na oknie, na balkonie je trzym. Kluski są dobre samotnie. Co ty się tam chowasz, ty? Ziomek. No złamał ziemię mrozną. O Jezu. Dobrze. Dobra, dajesz. Ja bortę roz... Oj nie. Drugi raz, dobrze. To on w Ole celował jednak. No nieźle. Ola, jak teraz twoje ciało tam się zachowuje na tym? Nie mam już kręgosłupa chyba. A. Moralnego chyba, prędzej. No moralnego to już Shepard nie ma od dawna, ale to akurat nie żadna nowość. To prawda. Ej, co jest, Jabol, wjechałeś w to po prostu. Ossi. The sing był. Loda. Dla niego. W sensie waniliowego. Chmurka? A ty jesteś team biały czy czarny lud ekipy? Ja jestem team burza. A to drugie to burza, dobrze. Właśnie zastanawiałem jak to nazwać. To jest pieszek debilu. A bo to faktycznie mają psa jeszcze drugiego, tak? No. No to się nazywa burza? Tak. Jest burza. Czarny czy piesek? A. No tak. Dobra, chodź. Okay. Dobra. Czekamy. Dobra, Jabol, teraz dalej, odejdź kawałek dalej może na tej platformie i pamiętaj, unik najważniejszy. Unik. Panowie, Jadom. I czyściutko wjechamy. I czyściutko w rakietkę wjechany. Pyk w rankietkę. Dobra. Pyk w rankietkę. Jadymy na górę. Pyk. A, powiem ci, że blisko było, tak? No. No, to gdyby nie to, że ta osłonga tu jest. To prawda, to mogło być jeszcze bliżej. A co ja tu widzę? Ciekawości, my jedziemy tym nowym samochodem? Nie, auto. A ty za NTT, ta. Piu. Co, zjeżdżasz autobusem, Szepardzik, w takim razie? Pa. Pu. Dobra, do ciebie leci, do ciebie lecą! Kurczę, no mówię! Do ciebie, panie! Idź pan w ciur! Idź pan w ciul! Ale się Jabolek tu mi złamał, jaki paragraf złożył. Kurde, dobrze! Ej, szczerze? Ja bym przyjechała tym autobusem w dół. Nie! Dojedź! Nie. Dojedź, Ola! Ola, nie. Proszę bardzo, spełniaj swoje marzenia. Jakie by one nie były, naprawdę. Ty poczekaj tam, ej! Jedzie. No kurde! Jedź! Bardzo dobrze. Poczekaj na tym, to polega, że jedzie. Bardzo dobrze. Ojoj. Dobra. Bardzo dobrze. Ale ja cię tu złapał, no. Ona nie, no, ucieczka była robiona. Przeszliśmy to, dobra? Jedziemy dobra, razem. Dobra. Jedziecie razem? A co to znaczy, że jedziecie razem? No nie interesuj się, kolego. Aha. Co?
Aha. No nieźle, jakby to Sylo powiedział, chłop już spocony! Chłop już spocony, już tam cieknie! Cieknie już tam! Już tam tryharduje! O tak, tak! Ale już tam tryharduje chłop! O kurcze, spocony fest już! Dobra, jedziemy! Jak on może w ogóle, taki spocony, już się poci, już tryhardowskie taktyki normalnie! Już trochę. Jak on w ogóle może? Jak on śmieć? Śmieć. Spadłeś? Tak, tak jest. Liczyłem, że się uda tak fajnie po tym kręgu jeszcze. Ta zamiana, proszę państwa. O, widzę, podobny samochodzik został wzięty. Ale z przodu jakiś inny jeden i drugi. Dokładnie. Jest Karin. To OG Young, ty czym jedziesz? Italii GTO. A, no dobra. To my razem jedziemy Italii GTO. No jak? No, to jak tutaj. Jak dawniej. Twarda dupa, widzę. Dobra, pamięty chłop. Te same taktyki. No, taka taktyka, że jesteś na czwartym, no to dobra taktyka, no. No dobra to ich taktyka. Bardzo dobra taktyka. Czyli patrz jak się wywalili. Aha. Na pierwszym, ale pituję. Ale się wywalili, no. Się wywalili, chłopi. No bywa. Mind game. Kurczę, mój samochód. A to ta Helka jest, dobra. Ach, kurduper jakiś, a nie Helka. That was she said do ciebie tam. Kurczę, OG Young, pozdro. Kiedy OG Young powiedział, że zrobi helikopter, ale... Ale wyszło, że tam kurduper jakiś, a nie Helka. Także, no cóż. Obiecanki co canki, widzisz, tak obiecywany był helikopter. Jak to kiedyś śpiewali w piosence, tu impressive chick, helikopter. Dobra, nie będę kończył tego, bo to jest taka fajna piosenka była ogólnie. To był taki kanał na YouTubie, The Lonely Island bodajże goście mieli, to są komicy chyba. Zresztą jeden ziomek od nich na pewno brał udział w wielu filmach, grał w sensie. Aha, co jest szybszy, samolot czy samochód, widzę. I mam wrażenie, że chyba samochód jest szybszy w tym momencie. O, i dobrze. O nie, źle było. A, ale teraz w drugą stronę było, więc git przynajmniej. Dobra. I tak nadrobiliście trochę, mam wrażenie. No ciemny najmocniej. No kurde, jak żeście nadrobili? Co jest? Aha, aha, jeszcze se pędzik weź, nomć. Dokładnie. A i uciekamy. Na sekundkę. O kurde, pędy pobrały, gnojki małe. I tak się cieszą. Dobra. A ty jak ty tak tym lecisz szybko? No tak, no zapomniałem, że to jest pojazd dla ludzi, którzy... Którzy nie mają innych pojazdów po prostu. Ja mam opresora dwójkę, no... Opresor jeden, tak no nieźle, nieźle, Ogi Young. Wszystko jasne, nie musisz się już bronić nawet. My wszystko wiemy. Po prostu. Wszystko wyszło szydło z worka, no. Zaczynamy szydełkowanie. Ten samolocik jest... O! Ty, chłop z naprzeciwka tam jeszcze poleciał. Dobra. Ten samolocik jest ładny może, ale... No, żebyśmy tu uważali. No to uważaj, uważaj. Bo to atakowanie się tymi samolotami może być naprawdę... niefajne. I ty go samolotem. I pyk go! Samolocikiem szturmowym. Co to jest? Jakiś P-41? Czy jakiś Mustang? Czy co to jest za samolot w ogóle? Samolot tego typu. Miałem takiego w amerykańskiej drzewku. W tym. Typu samolot. W War Thunderze. Dobra, drugie okrążenie, proszę państwa. Ciemniutki się utrzymuje. The Michael odleciał niestety nam trochę. I to dosłownie odleciał. Dobra, ja tutaj obronę szwajcarską robię na gościu drugim. Dobra, leć Ogi Young, leć tam Ogi Young. Ciemniutki też wyrwał kita jeszcze. Dobrze, dobrze, let's go.
I tak jeszcze do was nadrobię. No nadrobisz, nadrobisz, to prawda. Jak jedziesz na tym drugim, trzecim miejscu, to wiadomo, że tak nadrobisz. Jak ty lecisz? Ja? No... OG. Szybko po prostu łapię numeryczną. To prawda. Ja tak samo szybko zadupcam. Ja helikopterami uwielbiam na przykład. Ja na myszce latam. A ja nie lubię latać. No to nie, no to stary, no to nie ma podejścia na myszce. Przecież. Żadnego. Także... A jak już cię robię? No bo to pędzik. No wyrównywanie. Pęd w samolocie? No we wszystkim masz. Wyrównywanie masz we wszystkim przecież, nie? To nieźle. O, jakoś cię robię! Tu robi różnicę faktycznie, nie? To wyrównywanie, więc... Dobra, z lewej strony jeszcze nie jechałem, więc spróbuję teraz z lewej. A ja też do prawej nie jechałem. No to dawaj do prawej. A ja już tam pojechałem. No a teraz to człowiek leci. No, teraz my samolocik, zaraz, bierzemy. Co tu jest z tej drugiej strony? On jest w ogóle, OG jest pierwszy, by the way, w tym momencie. To nie zauważyłem. No nie zauważył. A nie zauważył sobie tak. O kurcze, panie! Co się tu wydarzyło? No w sumie tutaj go nadrobiliśmy. Tutaj lewa strona odzyskiwała, widzę. Mocno. Dobra, i... Aha! Ty, chłopcu się prawie poddymił tam. Się jarało. No, też to wyglądało, jakbyś się jarał tym pojazdem. Nie, no, chyba na mnie piekarnik ustawił. Zbyt duża temperatura. Dobra, gościu, nie wiem, co ja robię tym pojazdem. Ja nie wiem, jak wy tak szybko latacie tym, bez skitu, nie mam bladego pojęcia. Ja ominąłem całkowicie moment opresora 1 w tej grze. Całkowicie ominąłem. No ja się nie uczyłem. Chyba, że to bez skitu też pędzik, no bo ja zaraz was nadrabiam po tym, więc... Ciekawi mnie w sumie, czy to pędzik tyle zrobił różnicy, czy... No, być może pierdzik, no. Pierdzik, może, faktycznie, no. Dawaj, Ogianga! Nie ma... Łap Ogianga! Trzeba go zdorwać! Zaraz cię skituje, poczekaj. Trzeba go dorwać. Nigdy mnie nie złapiecie. A na samolocie może być ciężko w sumie, to prawda. Zaraz to zrobię, pa. Cię dojechać. Patera. Dawaj, 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 dawaj. Patera i się wywalasz. Paśku, weź zahamuj. Ja. Zasięgnij ręczny. Zahamuj. Klapy do góry, Ogiang. Klapki to mogę mieć na oczach. To załóż. To już je masz. No ci się przydadzą. O, i kurczę, wygrywamy. Meta za szybko. Nie.